Studio Sports Interactive ujawniło pierwsze nowości, jakie zobaczymy w grze Football Manager 2021. Warto przypomnieć, że w nowego FM-a możecie zagrać przedpremierowo już za niecałe 4 tygodnie, a w tym celu odwiedźcie sklep z opisu i skorzystajcie z kodu zniżkowego FMPS. Zarządzanie meczem nigdy nie było tak szczegółowe. FM21 wprowadzi do gry znany współczynnik goli oczekiwanych XG, dzięki czemu otrzymamy zaawansowane statystyki, takie jak historia meczu XG, mapa strzałów XG oraz poprawione hitmapy. Wykres mapy strzałów XG oceni jakość strzałów naszych piłkarzy z konkretnej pozycji w skali od 1 do 12. Kolejną nową funkcją jest spotkanie rekrutacyjne z Twoim asystentem lub dyrektorem do spraw sportowych, który przedstawi Ci wykaz pozycji, na których drużyna potrzebuje wzmocnień. Może wynikać to z braku odpowiednich piłkarzy, braku głębi lub po prostu kiedy zawodnikom kończą się kontrakty, są wypożyczeni lub sprzedani. Obsługa mediów to kolejna poprawka, z którą zmierzymy się w nowym Football Managerze. W trakcie konferencji prasowych zobaczymy listę wszystkich obecnych dziennikarzy i ich pytania. Po kliknięciu w nazwisko jednego z nich poznamy jego opinię na temat naszego menadżera. Naszym zadaniem od teraz będzie trzymanie dziennikarzy po swojej stronie, jednocześnie nie denerwując fanów, piłkarzy czy naszych szefów. Podczas rozmów pomiędzy naszym menadżerem a piłkarzem otrzymamy informację na temat naszej mowy ciała przy wyborze odpowiedzi w kierunku zawodnika, a następnie zobaczymy reakcję drugiej strony. Poprawka ta ma być pomocna w interpretacji i wyborze odpowiedniego sposobu komunikacji z konkretną osobowością w naszej drużynie. Skład naszej drużyny w trakcie meczu zobaczymy od teraz za sprawą okienka w dolnej części ekranu. Otrzymamy tam również informacje na temat kondycji piłkarzy, co pomoże nam podjąć decyzję o ewentualnej zmianie. Ponadto poprawiony został wygląd porad przedmeczowych. Kondycja piłkarzy będzie przedstawiana w formie czerwonych, żółtych lub zielonych serduszek, zamiast w sposób procentowy. Otrzymamy nową licencję na drużynę Leicester City. Najważniejsze momenty sezonu zostaną przedstawione na ekranie chwil do zapamiętania. Zyskamy możliwość skonsultowania z agentem dostępności jednego z jego piłkarzy.